Okej, witam wszystkich w ten świąteczny dzień. Dzisiaj postanowiłem nagrać jeden taki filmik na temat myszki bezprzewodowej Tracker. Model dokładnie KTM 45002. Staram się wam pokazać tutaj. Może w ten sposób. KTM 45002. Brakuje jej tutaj klapki od osłony baterii. I co, o co chodzi? Cały moduł tutaj, ten RF Nano, ma uszkodzony właśnie też krystal oscylator. Na szczęście jest w stanie bardzo dobrym. Jedynie, o, właśnie mi wypadł, 16 MHz. Staram się go lutować. Pokażę wam to pod mikroskopem dokładniej. I zrobimy takiego moda tego RF modułu, tego odbiornika. Mod będzie polegał na tym, że przerobię go tak, że po prostu podłączę go do kabla USB, tak żeby móc go sobie gdzieś tam wyprowadzić i zmierzyć przy okazji tego krystal oscylatora, jak on pracuje. Ale dopiero będę mógł to zrobić, jak on dostanie zasilanie. Także pobawimy się pod mikroskopem najpierw w lutowanie tego krystal oscylatora. Tu jest troszeczkę inny niż Logitechu. Zaraz sobie zobaczycie, jak on wygląda. Ma tylko dwa piny, nie tak jak w tamtym SMD4. Ja sobie postaram to umocować w takim właśnie tu, takim uchwycie, żeby mi było troszeczkę łatwiej to wszystko robić. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś złapać, chociaż nie łapie mi to tak super równo. Tutaj z prawej strony jest sprężyna. No ale dobra, mocniej to spróbuję złapać. Skręcę to, żeby się nie ruszało. Dobra, to jest to, to jest to. Tylko gdzie ja teraz dałem tego? Aha, jest tutaj. Okej, tego sobie położymy tutaj. Już wam pokazuję pod mikroskopem, jak wygląda ten cały moduł. Usuniemy sobie troszeczkę mikroskop. I chwilkę tylko się przełączę teraz na EZK. Ok, EZK jest. Sobie tym teraz ustawię. Jak widzicie, tutaj ten krystal oscylator jest JF16000 i będę musiał go tutaj najpierw wlutować. W zasadzie te dwa tutaj pady przylutować po lewej i prawej stronie. Tylko widzicie, teraz jest pytanie, która strona jest którą. Mam nadzieję, chyba jest na odwrót. Chyba jest na odwrót, powinno być. Żeby pasowały te piny do siebie wszystkie. Nawet to będzie widać, nie? Chyba. Chyba dobrze mi się zdaje, że to teraz jest dobrze. Widać po tym, po cynie, po ułożeniu, jak to było. Wiecie, o co chodzi tak naprawdę? Przy rozbieraniu takich modułów bardzo łatwo można uszkodzić właśnie te krystal oscylatory. Nie wiem właśnie, czy to jest w tą stronę, czy na odwrót, jak myślicie? Odsunę sobie jeszcze na bok troszeczkę. I tu jest takie ścięte, tak i tak. A po drugiej stronie jest tak.
Kurczę, może jednak on jest w drugą stronę ma iść. Zaraz zobaczymy. Powinien w jedną stronę pasować idealnie. Właśnie. Próbuję go tak ustawić. Teraz jest tak. Zgłupiałem już, powiem wam szczerze, serio. A nie chcę go lutować dwa razy. Więc muszę tutaj rozkminić jak najbardziej położenie tego. Okej. Czekajcie, może zmienię troszeczkę oświetlenie, będzie lepiej widać. Tak. On jest w tą stronę, mi się zdaje. Nie tak jak w Logitechu, że był na odwrót. No, dobra. To teraz mi zostaje go przylutować, bo się ułożył pięknie. I powiem wam, że do tego celu użyję sobie oczywiście T12. Tylko nie mogę wtopić, wiecie. I to też będę robił na OBS-ie, także troszeczkę będzie ciężko. Ale myślę, że dam rady jakoś. Wezmę sobie cynę, która jest bardzo, bardzo cieniutka. Teraz zrobię coś takiego. Wyczyszczę sobie grot troszeczkę. Ha, i teraz jakby to zrobić, żeby go unieruchomić? Mógłbym go przykleić jakimś kaptonem delikatnie, no. Chyba tak zrobię, żeby on mi się trzymał tutaj. Minimalnie. Wezmę troszeczkę kaptonu, sobie utnę. Muszę go przylutować, powiem wam szczerze, jak najrówniej. Bo jak jedną stronę przylutuję, to potem drugą. Będę musiał też polutować elegancko. No dobra, spróbuję to na kaptona jakoś przykleić. Nie wiem, czy to mi się uda tak super. A, wiedziałem, że będzie źle. Jeszcze ta płytka w tej szczęce, kurczę, się rusza. To jest. Teraz będzie, proszę Państwa, ustawianie tego, żeby to jakoś miało ręce i nogi, się trzymało. O mój Boże. Jak ja nie cierpię takich rzeczy, mówię wam. Ciągle się zastanawiam nad jakimś sposobem, żeby te elementy opanować tak, żeby się trzymały w jednym miejscu. I zastanawiam się, jak to zrobić. Bo widzicie, co teraz się dzieje, nie? Z Massacration. Massacration i Wkurzation. Lepiej jakbym go właśnie jedną ręką pincetą trzymał, a drugą zlutował, ale ja tak akurat teraz nie chcę. O! Ułóż się mi, kochany, tak. Dobra. No i teraz musiał jeszcze się odtegować. Nie, no wkurza mnie to, bardzo mnie to wkurza. Nie, wywalę tego kaptona, bo to jest beznadzieja, powiem wam szczerze, beznadzieja. Zastanawiam się, co tu robić, żeby to, kurde, jakoś trzymać w ryzach ten element. O, już mi się w ogóle przekrzywiło to.
Najlepiej to by było tak trzymać pincetą. Albo po prostu najlepiej palcem jakoś złapać. Nie, palcem nie. Chwila, niech się zastanowi, jak ja mam to kurde złapać. Bo zwariuję zaraz. Wezmę może inną taśmę, bo karton jest troszeczkę taki, wiecie, nie jest taki super klejący. Dobra, zrobię to w ten sposób. Teraz już chyba raczej się przylepi. Wezmę na taką czarną taśmę. Tylko co ja muszę zrobić? Źle trochę to zrobiłem. Wiecie co? Ja sobie wezmę taką taśmę czarną. Tylko że troszeczkę ją muszę skrócić, żeby była cięższa, żeby mi było widać lewą i prawą stronę tego oscylatora. I na tą taśmę przylepię. Mam nadzieję, że teraz mi jakoś się uda zapanować nad tym elementem. Jeszcze muszę wiedzieć, w którą stronę go trzymam. Dobra, 16 jest tak. Ok, teraz na taką taśmę czarną go spróbuję przykleić. Tylko, no, wyleciało mi ze szczęk. Dobra, pięknie mi teraz złapało. Zapomniałem, że ta szczęka tutaj jest na sprężynę i mogę to sobie podgiąć. O, w ten sposób. Dobra, trzyma. O to mi chodziło, żeby to jakoś. Tutaj nad tym zapanował. No i dobra, no i teraz próbuję po prostu zlutować to. Sobie zwiększę troszeczkę temperaturę na grocie. Topniku czy dawać? Nie, na razie spróbuję bez topnika. Zobaczymy, jak to pójdzie. I teraz się wspomogę tutaj tym ramieniem. Uwaga, lecimy. Ale są opóźnienia masakryczne. Dobra, jedna strona jest polutowana. Opóźnienia są naprawdę gigantyczne na tym OBS-ie. To nie jest kamerka 60 fipsów, od tego bym zaczął. Teraz drugą sobie stronę spróbuję zlutować. Zobaczymy, jak mi pójdzie druga strona. Ok. Trochę wyciągnę sobie mikroskop. Mówię wam, delay jest bardzo duży. I teraz sobie zlutuję tą stronę. I teraz jak zlutuję sobie te dwie strony, to wiecie co zrobię? No na pewno podłączę go pod USB-ka, tak na ścisk, szybko, żeby zobaczyć, czy w ogóle to działa. Mogłem podłączyć na odwrót tego krystal oscylatora. Ja pierdziele. Bym się wkurzył, bym to wziął pod stereoskopowy mikroskop i bym się po prostu tak nie męczył. Ale chcę wam pokazać po prostu, jak to lutuje, a to jest męczarnia.
totalna męczarnia. Coś tam wyszło. Ale nie jestem zadowolony z tego, co wam pokazuję. Serio. Bardzo nie jestem niezadowolony. Dobra, czy on mi się zlutował? Najważniejsze, żeby on po prostu złapał na tych ścieżkach, tak żeby go tylko sprawdzić. Okej, podłączę go pod USB-ka na chwilę. Ja zrobię na chwilę pauzę, żeby nie ciągnąć tego filmu długo. Dobra, słuchajcie, mam dobrą informację. Działa bez problemu po podłączeniu tego pod USB-ka, tam włożeniu w gniazdo. W menadżerze urządzeń wykrywa kolejne takie urządzenie, mysz, hit i tak dalej. I teraz ważna informacja, tak jak jest teraz wlutowany ten Crystal Oscillator, on jest poprawnie wlutowany, czyli napisem w dół, nie tak jak w Logitechu, że było do góry, na odwrót, tu idzie w dół, gdzie są te piny. I teraz będzie fajna zabawa, bo co będę robił? Będę ścieżki pobielał, żeby przylutować sobie właśnie ten kabelek USB. Po prostu będę miał ten odbiornik na kablu USB. I powiem wam, że to będzie właśnie ten mod taki. Aha, jeszcze wam powiem, że jak go wyciągnąłem, to go wziąłem pod mikroskop stereoskopowy. I tutaj ładnie złapałem cyną. Jedną nóżkę i drugą. I teraz jest już dobrze przylutowany. Bez porównania, powiem wam, że no nie no, stereoskopowy to jest poziom wyżej niż taka zabawa pod cyfrą. Chociaż zobaczymy, być może będę miał niedługo kamerkę 60 fipsów Full HD. To zobaczymy, spróbuję to zamocować tutaj w szczęki. Nie, ja sobie to zamocuję w coś innego, bo to jest za duże na tą płytkę. A zamocuję sobie to na ten mój czarodziejski uchwyt. Tylko muszę w którą stronę kręcić, w drugą. No, jeszcze on za wysoko, już mi nie łapie ostrości. Muszę obniżyć troszeczkę. Dobra. Ale jest delay, mówię wam, ja już przejechałem ostrość. Gdzieś z pół sekundy delayu jest. Na tym podglądzie. Dobra, ja sobie teraz zamontuję to tutaj w tej płytce, to jest wygodniej na pewno robić. I podsynuję to na tym. Tylko wiecie, co ja tym razem zrobię? Ja zrobię w ogóle całkiem inaczej. Pod HDMI grabera, bo to mam podłączone, sobie wyprowadzę kabel HDMI, czysty sygnał do telewizora. I po prostu jak będę lutował, to się będę przełączał na telewizorze, na HDMI-ka. I tak wy będziecie widzieli, co robię i słyszeli, co gadam, także nie ma różnicy, ja na razie robię pauzę, idę po kabel HDMI. I wtedy będę mógł normalnie w miarę pracować pod mikroskopem cyfrowym. Dobra, HDMI podłączone do telewizora, ja się przełączę tylko na telewizorze. Pod HDMI 3. I teraz będę miał obraz, no kurczę, teraz to ja mogę robić. Dobra, wy i tak słyszycie, co ja mówię, widzicie, także lecimy sobie z pobieleniem tych ścieżek. Do tego celu użyję bardzo cieniutkiej cyny. Grubsza mi nie jest potrzebna. No i lecimy z masą. Masa jest po lewej. Czyli minus, drugi jest D plus, D minus i plus 5 V. Jest tylko na kabelek, żeby.
żeby mi się przylutował, także dużo tutaj tego nie będę dawał. Drugi. O wiele lepiej się lutuje, naprawdę. Jeszcze sobie to w ogóle przekręcę. Przede wszystkim jest prawie zerowe opóźnienie. Tylko światło zawsze. O, zrobić lepsze jest warto. Dobra, lecimy z tym. I to bez stopnika jadę, oczywiście. No i dobra. Porobione. Teraz tylko mi zostały kabelki. I żeby te kabelki przylutować, gdzie ja ten kabel miałem? Pokażę wam, o co chodzi. Widzicie? Będzie czarny, drugi będzie zielony, trzeci będzie biały i czwarty będzie czerwony. I teraz ja muszę sobie te kabelki pobielić i zastanawiam się, jak to zrobić, ale wiem już, jak to zrobię. Wezmę sobie po prostu trzecią rękę. Trzecią rękę sobie wezmę i złapię w trzecią rękę. Będzie o wiele, wiele, wiele mi wygodniej. I postaram się wam też to pokazać, jak będę je pobielał. Na razie muszę je sobie troszeczkę zarobić. Dobra. Lecimy. Tu sobie złapię. Z czarnym najpierw. Będzie widać? Będzie jakoś. O ja! Ale fajnie na niebieskim tym. Jeszcze od góry światło pada. Dobra, i teraz co? Kurczę, dobra, no bez stopnika spróbuję. No, widzicie, już poruszyłem, znikło. Bez stopnika zobaczymy. Ta cyna, ile to jest? Jest 0,1 mm, jest bardzo dobra. Ale bez stopnika jest troszeczkę lipa, powiem wam szczerze. Wiecie co, ja sobie jednak je to te druciki troszeczkę naniosę troszeczkę pasty lutowniczej mojej ulubionej. Ona działa cuda. Dobra. I tutaj sobie naniosę troszeczkę tej pasty, żeby było. Żeby to lepiej złapało. Rozpłynęło się. Dobra, lecimy teraz jeszcze raz z tym. Dobra. Jest następny drucik. Była masa, to ja sobie teraz zrobię. Może ok, niech będzie czerwony. Czerwony, na czerwony też naniesiemy. Troszeczkę topniku. O, super. I teraz lecimy z czerwonym. Trudno się takie cieniutkie druciki lutuje. Wziąłem jak od jakiegoś USB-ka, co był uszkodzony i miałem taką końcówkę. Mam nadzieję, że będzie sprawny. Teraz sobie polutuję biały. Teraz białego sobie polutujemy. Tak, biały i zostanie nam zielone.
nadzieję, że... Tak, chyba będę musiał na tą płytkę nanieść w topniku też, żeby to potem lepiej polutować i nie uwalić przy okazji kabla. Ale coś, powiem wam szczerze, niespecjalnie się trzyma ta cyna tych drucików. Widać, że jest jakiś taki troszeczkę jakby problem. Grot mam wyczyszczony na pewno. Szybko ucieka, wiecie, ten topnik. Dobra. To jest polutowane, znaczy pocynowane. To teraz ten kabelek bierzemy i będziemy się bawili w lutowanie go na tej płytce. A to już będzie prawie końcowy etap. Tylko jeszcze muszę ją złapać dobrze, żeby mi nie wyskoczyła. W tym celu sobie muszę troszeczkę naciągnąć tą sprężynę. I gdzie ja mam tu jakiś śrubokręt pod ręką, czy coś takiego? Okej, tu jest. No, trochę trzeba będzie naciągnąć, żeby to mi mocniej złapało i nie latało tak, jak... Nie wiem co. Dobra, będziecie to widzieć. Gdzie to jest? Chyba muszę ostro złapać. Okej. To co, lecimy teraz z tymi kabelkami, nie? Dobra, to chyba będzie najlepsze oświetlenie takie. I teraz tak. Czarny, zielony, biały, czerwony. Sobie to poukładać. Oj, może być problem, bo to będzie ponapinane. Chyba najpierw zrobię tak, że wezmę sobie troszeczkę inną cynę, naniosę jednak więcej tej cyny na te pady, żeby było. Wezmę cynę 0,56 mm SN60 PB40. Zobaczymy, jak ta cyna sobie tutaj poradzi z tym. No i jeszcze mi się kabel o trzecią rękę zaczepił. Dobra. Teraz lecimy z tym. No, tak to powinno być. Od początku za cienka tam ta cyna była. Na te pady. By nie trzymało zbyt dobrze. Okej. I the last one. Może zróbmy z tej strony. Dobra. Mamy. Mamy to. No i teraz te kabelki najgorsze. A te kabelki, gdzie ja położyłem? Gdzie ja położyłem? Dobra, tutaj jest. No to lecimy. Najpierw czarny. Kurczę, nie, może wiecie co, ja je troszeczkę jeszcze... Ja sobie troszeczkę jeszcze podciągnę izolację z tego kabla, bo to będzie mi ciężko. Potem myślę, że tyle. Będzie ok. Dobra, a nie no, sprawdzając się te obcążki, jeszcze wam potem pokażę obcążki takie fajne, które sobie kupiłem i teraz fajnie się ściąga nimi izolację. No to lecimy z czarnym najpierw. Lutujemy najpierw czarnego. Czyli to będzie nasz minus. Pięknie. Teraz zielony.
I tu właśnie zaczyna się zabawa w takie układanie tego. Ja sobie tu postaram jakoś. Dobra. Pincetem może wezmę. Spróbuję to pincetą złapać. Tego zielonego. Powiem, że nieraz takie proste czynności niby wydają się, a wkurzające są bardzo. No, jednak pinceta się przydaje. Teraz spróbuję to pincetą złapać. Coś ta ostrość mi tutaj poleciała. Dobra, zielony jest przylutowany. Został mi czerwony, biały i czerwony. No to łapiemy teraz białego. Zobaczymy, jak się biały ułoży. Biały i został ostatni czerwony. Kurczę. Jeszcze jak to będzie działało. To będzie już pięknie. Mam nadzieję, że ten czerwony mi się złapie w miarę dobrze. Troszeczkę ten czerwony mi się nie podoba. Próbuję go jeszcze odlutować. Bardziej tak. O, w ten sposób. Dobra, jest! Są przylutowane cztery kabelki. Jezu, tyle czasu. I teraz będzie teścik. W zasadzie już mogę się przełączyć zaraz na kamerę z telefonu i pokazać wam na całym widoku. Jeszcze postaram się wrzucić widok z tego, z lutownicę już sobie w sumie odepnę z zasilania, bo już mi nie będzie potrzebna raczej. I pokażę wam po prostu, jak już to będę podłączał pod USB-ka do Windowsa. Potem zobaczymy, jak to wykryje tą myszkę. Włożę baterię i zobaczymy, czy ta myszka będzie działała. Chwila, moment. Ja się teraz przełączę na OBS-a, żeby ogarnąć to dalej. Zdecydowanie było lepiej lutować pod tym niż pod OBS-em. Mniejsze lagi. Dobra, jest OBS. Telefonik sobie teraz położę na tym. Biurko widać, ok. Przyłączam się na telefon. Gdzie jest P9? P9. Muszę wybrać Piriona. Dobra, to sobie odsuniemy, żeby nam nie przeszkadzało. Albo jakoś tak może? No dobra, niech będzie tak. I widzicie, kabel przylutowany. Jestem ciekawy teraz, jak wyjdzie pomiar tego krystalu oscylatora miernikiem. Gdzie tu, jak tu wyciągnąć USB, żeby wam to pokazać. Staram się tego przeciągnąć huba USB jak najdalej do kamerki. Dobra. Tu mam huba. Nie wiem, czy to będzie widać. O Jezu. Mogłem w sumie kamerkę troszeczkę dać bok. Dobra, tak będzie widać w miarę. Dobra, podłączam USB-ka. I wiecie co? Najpierw jeszcze rzucę tutaj przechwytywanie okna menadżer urządzeń, jak się da. Uruchomię menadżera urządzeń. OK. Niech mi się uruchomi. Menadżer urządzeń uruchomiony. I zobaczymy, czy teraz mi przechwyci. Tutaj dodam w OBS-ie przechwytywanie okna. Okej. Okay. Jest.
Ale fajnie. Dobra. Ha, widać, nie? Zarąbista sprawa ten OBS. I teraz takie coś. Patrzcie się, ja tutaj mam w menadżerze mysz i inne urządzenia. Mam dwie myszy. Uwaga, podłączam teraz tego wariata pod USB-ka. Zobaczmy, co się stanie. Pracuje menadżer urządzeń. Jest, wykrył mysz zgodna z HEAT. To teraz spróbujmy włożyć tutaj baterię. Uwaga, z tej myszki wyciągam Enelopy 2 i wkładamy do tego trackera, żeby sprawdzić, czy to będzie działało. I chwila prawdy. Działa myszka. Superancko. Nie wiem, czy to będzie widać na menadżerze urządzeń, jak ta myszka chodzi, ale teraz zwinę to. Prawy działa. Rolka działa. Nie no, super, super. Podoba mi się takie modzenie, wiecie? Mysz zgodna z HEAT. Okej. Okay. Słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę i wejdę w Windowsie w te urządzenia i zobaczymy, jak ją wykryło. Okej, okay, słuchajcie, tego trackera wykryło jako 2,4 giga mouse. Także nic specjalnego. No ale działa. I teraz postaram się, wiecie co zrobić? Sprawdzić miernikiem tego Crystal Oscillatora. Ja sobie może zamknę już to przechwytywanie okna, wywalę. Usunę. Tak, jestem pewny. Gdzie działa ten tracker? Kurde. Dobra robota, jak to się mówi. Teraz bym spróbował sprawdzić miernikiem. Pobawimy się teraz miernikiem na tym odbiorniku troszeczkę. Ok, położymy sobie miernik. Najpierw wiecie co sprawdzę? Ile tu leci na nim voltów? Tak z ciekawości. Ok, dajmy sobie go tu jakoś. Tu jest plus 5. Powinno być 5 V, dałem na 6 V. No dobra, nie dam 60 dla pewności, żeby mi się nic nie stało z miernikiem. 4,82 V. A zobaczmy, ile jest na tym krystal oscylatorze. Czy da rady go tak jakoś zmierzyć? 0,66 V, tak? Dam na 6 V. Na prawej nóżce jest 0,667. Prawie 666. A jakbym chciał zmierzyć mu on po lewej. Prawie 1 V. Ok, to teraz ja dam mu teraz na herce i sprawdzimy najpierw. Najpierw zrobię to w ten sposób, że do GND i tutaj dam do tej nóżki. Nic mi nie pokazuje. A jak dam do lewej. Też nic. No to dobra, to teraz spróbuję go zmierzyć tak, że do lewej i do prawej dam. Ja coś nie umiem mierzyć herców. Nie pokazuje. A jak odwrócę te. Powiedzcie mi, co ja robię źle, bo ja szczerze mówiąc nie umiem mierzyć tych. Powinnoś pokazać ileś jakąś tam wartość, nie? Chyba, że mam miernik spierdzielony. Patrzcie, tak pokazuje 49. No dobra, jak wezmę jedną tą, 49. A tu? Tu też 49. Dziwne, nie wiem. Powinno pokazywać, w jakiej on częstotliwości chodzi. Chyba, że ten miernik tego nie pokazuje. Jest, dobra. Pokazał. Chyba. Jak teraz daję tutaj. Nie, coś mi się zdawało.
Nie kumam tego. Tu mi nie mierzy. 7,680. Tutaj też. Nie kumam. Nie kumam, jak się mierzy, kurde, ten krystal oscylator, żeby go zmierzyć. Chyba, że po prostu on nie ma tego zakresu, bo to jest 16 MHz. On tutaj ma 50 Hz, tak? Czyli może po prostu nie mierzyć. Musiałbym sprawdzić tym miernikiem RLC, czy on by dał rady zmierzyć takiego krystalu oscylatora. Ale to nie teraz, to może już później, jak sobie dorobię jakieś tam odpowiednie sondy do niego. No nie, chyba nie zmierzę tym miernikiem tego, ale dobra, skoro ten miernik potrafi mieć herce, to teoretycznie powinienem włożyć do gniazdka 220 V dwie te końcówki i powinno mi pokazać, jakie mam w gniazdku, ile herców leci. No to sprawdzimy, najwyżej miernik spierdzielę. 49 Hz, uwaga, tu jest 220 V. Zobaczymy. Najpierw jednak on. No nie podłączę, bo jest zabezpieczone gniazdko. Dobra, wezmę może do innego, jak się da mi się tutaj wbić. Te też są zabezpieczone. Ja pierdzielę, ale ząk. Nie mogę się podłączyć do gniazdka. Wiecie co? Skandal. No nie podłączę się, za cholerę. Nie, nie wejdę w gniazdko. Żadne, bo mam wszystkie zabezpieczone. Ale lipa. Dobra. Myszka działa. Najważniejsze, że myszka działa. Tylko pytanie. Lewo chyba. No, teraz jest ok. Dobra, i teraz trackerem zakończę ten filmik. Ile? 42 minuty modzenia. Ja pierdzielę. Ale może komuś się tam przyda taka informacja, że można sobie taki ten przerobić na USB-ka na przykład, nie? Warto by było go jeszcze może włożyć w tą obudowę tutaj, co została. Tak, żeby to nigdzie się nie zwierało z czymś tam. No i też warto by było co zrobić? Przede wszystkim zalać to klejem tutaj jakoś fajnie. I to tyle. Kończę. Myszka trackera działa. Tylko po co jest ten przycisk tutaj? Przełączanie chyba DPI. Tak, przełączanie DPI to jest. Bo teraz mi myszka chodzi bardzo szybko. Jak nacisnę ten pośrodku. A, tu są jakieś tryby DPI. Bo teraz już chodzi mi troszeczkę bardziej tak wolniej ten kursor. Szybciej teraz o wiele. Teraz najszybciej chyba, no nie wiem, trzy tryby? A, jeden, dwa i trzy. No chyba ma trzy tryby przełączania tutaj ten przycisk DPI. Także jeszcze raz wesołych świąt, fajnych prezencików, o których marzyliście. Trzymajcie się, pozdrawiam.